Statystyki policyjne wskazują, iż najczęstszą przyczyną tragicznych wypadków nad wodą i w wodzie jest brawura i alkohol. W tym roku statystyki są dość optymistyczne. Nie oznacza to niestety, że na naszych jeziorach nie dochodzi do zachowań lekkomyślnych. Ostatnie miało miejsce w ubiegłą sobotę, kiedy to funkcjonariusze policji i służby WOPR-u uratowały z opresji 5 turystów ze Śląska. Najmłodszy z nich miał 19, a najstarszy 51 lat. Policjanci patrolujący jezioro Wigry zauważyli na wysokości półwyspu Kamedulskiego przewróconą żaglówkę. Wspólnie z ratownikami WOPR-u podjęli akcję ratowniczą. Podpływając zauważyli, że w wodzie znajduje się 5 osób i pies. Okazało się, że część z tych osób niestety nie posiadała kamizelek ratunkowych. Poza tym kilka z nich jakby nie miało swobody ruchu, nie mogło swobodnie pływać, ponieważ wplątało się w linki. Także policjanci całe szczęście przybyli na czas. Wspólnie z ratownikami wyłowili wszystkich z wody. Bezpiecznie odtransportowali swoimi łodziami na brzeg. Postawili też łódź, wypompowali z niej wodę. Turyści mieli sporo szczęścia, ponieważ w pobliżu znajdował się wodny patrol policyjny. Pod koniec lipca ratownicy WOPR-u mieli podobną sytuację. Policjanci też wtedy pomagali właśnie w ratowaniu żeglarzy, którym przewróciła się łódź. Policja, gdy dochodzi do wypadków, obligatoryjnie sprawdza między innymi stan trzeźwości osób korzystających ze sprzętu wodnego. W tym roku nie ujawniliśmy jeszcze takich osób, aczkolwiek jakby z wcześniejszych naszych danych statystycznych, chociażby ubiegłorocznych, gdzie niestety utonęło w naszych wodach aż 7 osób, okazało się, że przyczyną wszystkich tych utonięć był właśnie alkohol. W tym roku żeglarze i osoby korzystające z kąpielisk co prawda są trzeźwiejsi niż zazwyczaj, ale i tak przeceniają własne możliwości i kondycje. Służby mundurowe upraszają o zdrowy rozsądek. Policjanci i ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego ze strażnikami Wigierskiego Parku Narodowego patrolują nasze wody już od początku maja tego roku. Sprawdzamy właśnie dokumentację, czy ludzie pływający na wodach mają odpowiednią dokumentację, odpowiednie uprawnienia. To czy są bezpieczni właśnie, czy mają koła ratunkowe, czy mają kamizelki ratunkowe. Niekiedy wydaje się, że to nieprzyjemne, że sprawdzamy takie rzeczy, ale okazuje się, że no po prostu często zapewniają one po prostu nasze być albo nie być. I tak będzie do końca wakacji. Warto zabezpieczyć się chociażby w kamizelki ratunkowe, nawet jeśli komuś wydaje się, że jest wytrawnym pływakiem. Tymczasem okazuje się, jak informuje oficer prasowy policji, że rzadko robią to nawet osoby, które kompletnie nie umieją pływać.